Siemanko, z tej strony Oliw. Jesteśmy dzisiaj na zalewie, ponieważ Des przygotował mapkę, w której będziemy odblokowywać zalew i w końcu wyskoczy wulkan. No taki jest przynajmniej plan. Des nie wiem, czy jest, bo miał napięty w ogóle sytuację, więc on to zbudował i nie wiem, czy jest jeszcze z nami. Ale pierwszy link w opisie kanału Desa, więc możecie odwiedzić. No i następny escape na 15 tysięcy łapek, więc możecie zostawić. Ja zaczynam, a więc tutaj jest start. Z tego z zasad, czyli mogę rozwalać drewno, ale nie kilofem, tylko czymś innym i mogę edytować tego, i mogę edytować, jak się nazywa, cegłę. No to ja postawiam to drewno jak coś. Dobra, to zaczynamy. Zostawiasz łapkę w górę i subskrypcję teraz. Więc idziemy sobie obczaić tutaj, tutaj nie ma nic, okej. Okay. Nie ma nic, nie ma nic. Pod tym też nie ma nic, okej. Okay. Idziemy dalej na dół. Pewno on jest cwaniakiem, jakimś schował coś tutaj. Czy to są drzwi? Tak, to są drzwi, ale tu też są drzwi i nie wiem, którędy iść. A to ja wyrzuciłem to drewno, jak coś to na to nie patrzcie. Ale czemu tu są drzwi? What the fuck? Czy ja znalazłem easter egga? Aha, to są baitowe drzwi, dobra, to nieważne. Jest godzina wcześniej rano. O, mogę edytować metal i drewno, znaczy cegłę i niszczyć. Dobra, tu są bronie lwiska i ja trochę pochodziłem, żeby dowiedzieć się, jak się dostać. Wezmę sobie jedną broń w razie, ale nie wiem, czy jest mi potrzebna, bo Deza nie ma. I pochodziłem trochę i dowiedziałem się, jak mam dostać do celu, mianowicie tu. Dobra, czyli jak mówię, muszę wejść chyba tutaj, z tego co wiem, okej. Okay. I no i tutaj jest takie wejście, z tego co tutaj zauważyłem. No i tym wejściem idziemy tutaj, nie? Więc no tak to wygląda i wchodzimy sobie tutaj. Okej, okay, więc jak jesteśmy sobie na spokojnie, rozkminiłem dużo rozkmin, Des tutaj walną, to schodzimy tutaj. Okej, okay, i tu są już trapy pierwsze, więc jakby to przejść, może chodem, bo Des lubi takie, no nie, chodem na pewno, nie? Dobra, to jeżeli nie chodem, to może jumpem. No nie, jumpem też nie, za szybko się triggerują te trapy. Kolejna próba, ludzisk, kolejna, nie mam pojęcia, jak to zrobić i tak szczerze, to tylko mi się nasuwa niszczenie tych trapów, ale ja nie wiem, bo może chyba, że baitem trzeba, czekaj. No nie, nie da się w ogóle przejść na bejcie tego trapa. Czyli może Des jednak zostawił te bronie nie dla bejtu, tylko po prostu one się przydadzą. Ja wezmę jedną, bo Desa nie ma i nie mogę się go zapytać, a myślę, że te bronie jednak tutaj po to zostawił, więc ja po prostu ich użyję, więc jeszcze raz od samego początku. Idziemy tutaj, tak moim zdaniem to powinno wyglądać. Idziemy tutaj, tutaj, cyk, cyk, tu możemy sobie całą mapkę zobaczyć. Cyk, cyk, okej, okay, jesteśmy sobie na tym miejscu, w którym powinniśmy być, w całym escape'ie. Wyciągamy sobie MK i ja to niszczę. Okej, okay, i teraz powinniśmy przejść, na spokojnie, po prostu mamy utrudnienie takie, że musimy wskoczyć, dobrze? Okej, okay. I to jest mega ciężkie zadanie, jak tam wskoczyć? O, czekajcie, może tak? O, byłem blisko, czekajcie, to jest pewno to, o co Desowi chodziło, czekajcie. No nie, to jest cięższe niż myślałem, chyba żeby tak wlecieć do tego. Okej, okay. Czyli wplatujemy do escape'a, tak? Pauza i... Dobra, jestem, uf, no to rzeczywiście było ciężkie, to jest kolejny trap. I go rozwalamy sobie na razie, przynajmniej nie wiem, czy taki był zamysł Deza, ale się nie mogę go zapytać, ale on mówi, że mogę niszczyć takie rzeczy trapami, znaczy broniami. Nie wiem, czy to były te bronie, w każdym razie, no sobie trochę pomogłem, nie można powiedzieć, że nie. I lecimy dalej bliska. Ostatnio też escape'ów tak często nie wrzucam, bo nie wiem, czy wam się podobają, możecie to dzisiaj pokazać łapkami. Dobra, i co teraz? Aha, tam trzeba wejść jakoś, okej. Okay. Tylko jak ja mam pani dostęp? A tu trzeba wejść, dobra. Okay, czyli idziemy tu, trapy uważamy. To jest sobie bounce pad, okej, okay. Cyk. Idziemy sobie dalej, dalej, dalej. Tam musimy chyba iść, dobra, więc idziemy tutaj. No spokojnie, patrz jaką podwójną ścieżkę zrobił tam z lewej i z prawej, żeby sobie można było przejść. No ładnie, ładnie, jestem pod wrażeniem jestem ładnie. Dobra, idziemy teraz tu. Tu. Tu się odbije. Aha, to jest troll. To super, czyli jak ja mam tam przejść teraz? Niby mogę edytować cegłę, ale... Ale nie każdą... Z tego co widzę po prostu, więc no ja nie wiem, jak ja mam tam przejść. Tam jest kolejna część z tego co widzę. Tutaj przyszedłem. Czyli może po prostu mam tam zeskoczyć, ale nie trafić bounce padem tak, żeby wypaść. I to jest chyba myśl. To jest to, o co Des chyba tutaj chciał, żebym zrobił, więc... Okej.
No, nie, to jest ciężkie, ale o to chodzi. Dobra, jeszcze jedna próba. Idziemy jeszcze raz, na spokojnie. W ogóle pamiętacie te escape'y w Minecraftcie? To właśnie, to jest to samo, nie? To jest tak samo jak escape w Minecraftcie. O, tyle, że to jest escape po prostu w... Aha, ja widzę, Des mógł być cwaniakiem i tam się na przykład nie da nigdy wejść. I na przykład z tej strony się da z barierki wejść, czyli trzeba by było zrobić tak. Czekajcie, to jestem nad tym? Tak, jestem nad tym, więc... Tak? Tak? Tak. No nie, to nie jest to na pewno. Mam 3 minuty. Odpowiedź jakaś? Nie, no wiesz co, na samym początku miałem trochę problemów i te 3 trafy musiałem zniszczyć z broni, bo tam dużo broni zostawiłeś, nie wiem czy te bronie miały tam być. Ale stwierdziłem, że powiedziałeś, że w sumie mogę drewno niszczyć bronią, więc ja ją wziąłem i zniszczyłem. Aha, myślałem, że się nie skapniesz. Ale o to chodziło? Tak. O kurde, to miałem jednak rację. Ja teraz rozkminiam, jak wskoczyć na tego bouncepada i chyba znalazłem odpowiedź. Tak jest, dobra. Ludzka jednak tutaj nie miałem wskakiwać, Des mi powiedział, bo Des przyszedł na szczęście. Tylko teraz pytanie, gdzie mam tak to iść na tym stadionie? Chyba, że nie gadaj, że jesteś takim trolem. Nie gadaj, że jesteś takim trolem i tu jest po prostu se przejście. Tak! XD! Jej, ja się tak trudziłem, ale teraz dopiero sobie pomyślałem, że to jest w sumie jedyna opcja, w której mogłeś coś schować. Ech, dobra, idę dalej. W każdym razie rozwywalam ten... tą MK, bo nie mam do niej amunicji. Została mi MP5. Mam nadzieję, że starczy. Ale fajne wykorzystanie tych portów. To coś nowego, podoba mi się. Dobra, idę dalej. Powinienem zdążyć, bo jeszcze nie dość, że ta mapa jest całkowicie na środku. Więc będzie jeszcze dodatkowe 5 minut. Dobra, wskakujemy tutaj. Cyk. Wiadomo, edycją sobie mogę teraz bardziej utrudnić, albo rozwalaniem. Muszę tam wejść z tego, co widzę. Mam nadzieję, że to nie jest troll, a nie jest. Więc muszę jakoś triggerować 2 trapy. No. Czyli czekajcie, jakoś tak. Dobra, są striggerowane i teraz chyc. Dobra, aha, tu też są trapy. Dobra, bliska, to już zrozkminiłem, jak zbejtować. Podchodzicie, wstajecie i kucacie. Dobra, więc to się odpala. A tutaj... jeszcze raz muszę przez środek miski klikłem. Dobra, to jest proste, ten bait. Ale nie mogę teraz tam wskoczyć. Dobra, listy, kolejna sprawa. Dobra, tu jest bait. To jest prościutkie. Dobra, ludziska, jednak Des powiedział, że chodzi o to, żeby rozwalić tą ścianę, więc... powiedział, że mogę zrobić to kill-offem, jeżeli mi MK utknęła, więc trzeba zrobić coś takiego. Tak. Dobra, trigger. Wjechać tutaj. O, boże, nie wiem, czy zdążę teraz. No nie, nie zdążę. O, dobra. I tu jest kolejny trap i Des mówi, żeby trzeba iść na maksa w lewo. Oczywiście, dobra, czyli idziemy. Okej, dobra, to udało się przejść. Jak widzicie, burza zaraz będzie incoming, więc trzeba się śpieszyć. O! Dobra. Tutaj też muszę chyba striggerować trapa po prostu. Więc to było prościutkie. Jak? Ten trap mnie z boku zabił, Des. Dobra, Liska, jestem z powrotem. Ja nie wiedziałem, jak to przejść, przyznam się. Des mi podpowiedział, żebym edytował. Więc... żebym tak, żeby mi zasłaniały góry. Ej, tego nie było, to jest fajne, to jest nowe. Bo nigdy bym tego nie przeszedł, a mało czasu jest. A ja chcę wam calutką pracę pokazać, bo jest bardzo dobra tym razem. Serio, mega. Ten tor przeszkód, nie wiem jak chłopaki na to wpadli, ale te trapy, które stworzyli, to jest mistrzostwo świata. Więc dobra, idziemy dalej. 3 minuty mamy jeszcze. Myślę, że zdążymy. Albo pierwszy raz nie dojdziemy do mety. Okej, tu trzeba trafić w tego, to jest prościutkie. I wlecieć tutaj. Okej, to było proste. Tu nie ma trapa, nie ma, dobra. To jest dużo drzwi. Te drzwi są dla baitu stworzone, wiedziałem. I tutaj mamy impulsy, którymi musimy się wysadzić. Ale ja mogę zbaitować te trapy. O wiele łatwiej moim zdaniem jest zbaitować. Chociaż tutaj będę się musiał wysadzić, więc pierwszy bait. A drugim lecimy. O, dobra, ludziska, pominąłem te trapy, więc lecimy dalej. Lecimy dalej, bo zostało nam z minuta. Nie wiem, czy ja zdążę. Des, nie wiedziałem, że sam wybuduję takiego parkura. Patrzcie, zbliża się strefa. Des, nie wiem, czy zdążę. Tutaj trzeba wejść, czy nie? Tu z bait. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie zginę ani razu. Aha, tutaj... tu jest jakaś broń? Wózek tu jest. Aha, czy ja mam wózkiem przejść. No nie wiem, Des, czy nam się to uda. Otwieraj to. Dobra. Najwyżej w burzy skończymy tego. Pierwszy raz escape w historii. Ja mam tutaj podjechać wózkiem. To jest 100%, bo już kiedyś to było przerabiane. I po prostu stanąć na tym wózku i pusnąć i przejść. To jest easy.
Dobra, idziemy do góry, tutaj przejście. Nie, tutaj nie, na samą górę i będziemy zaraz w burzy ludziska. Ja nie zdążę. O, są C4, super. I tymi C4 trzeba rozwalić coś 100%. Tylko pytanie co? Esa. I to jest koniec? I to jest koniec. A, czyli to była ta legendarna brama, która ma otworzyć wulkan. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy też, czy to się sprawdzi. Dzisiaj nie wiem, czy będzie, ale jeżeli będzie to o 22 livestream, będziemy patrzeć, czy Loot Lake się niszczy. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.